się przywitał najpierw. Witam bardzo serdecznie, z tej strony Kopka Ireneusz. Przyjechaliśmy dzisiaj na Wartę próbować łowić duże ryby. Czy będą? Się okaże. Dzisiaj będzie mieszanka taka pół na pół. Nowy dziadek zawodniczy, dwa opakowania plus jedno opakowanie leszcza zawodniczego i do tego całe opakowanie dodatku leszczowego. Tam natychmiast są, nie? Zostałem teraz gdzieś na środku i... A to nie było branie, czy to było... Ja ale już za późno. Ja pierdziule. To wszystko ma zapach niesamowity. I taką bogatą mieszanką będziemy dzisiaj łowić. Robimy teraz pierwsze nęcenie. Pierwsze nęcenie będzie bardzo bogate. Dodamy sporo robactwa. Proszę bardzo. Leszcze lubią jeść. W ogóle zamiar jest dzisiaj taki, żeby sobie ładnych parę godzin powędkować. Także troszeczkę widać tego towaru posiadam tu dzisiaj. Do pierwszego wędkowania, ale wszystko się okaże, czy jeżeli będą ryby, to będziemy siedzieć 5-6 godzin. Jeżeli ryb nie będzie, to niestety po 3 godzinach będziemy musieli uciekać. Jest to jeden z najlepszych dodatków, jakie do tej pory znam. No ryby uwielbiają to. Sam zapach, wy tego nie czujecie, który się tutaj unosi, to powiem wam szczerze, sam bym to zjadł. Ja muszę coś tutaj Adrianowi chociaż odsypać. No. Bokiem ustawi i nurt go zabiera.
Chciałbym na dzień dobry około 10 kul wrzucić, a później systematycznie kubeczkiem donęcać. Będziemy łowić na stopa i będziemy łowić 40 gram. Żyłka główna moja dzisiaj to jest 0,22, przypon jest tu 0,16. Jeżeli będą rwały nam ryby, to założymy przypon 0,18. Haczyk numer 6. Poszedł. Nie ma. I na haczyku będziemy łowić na gnojaki. Ile wejdzie na haczyk? Jak to się robi? Teraz go pokażę, jak mi się go uda odszczepić, bo haczyk wyszedł. Proszę, rybka wbita w sam koniuszek. Może tak bardziej. Śliczna ryba. Śliczna waleczna ryba.
się udało. Będzie naprawdę bardzo grubo łowić dzisiaj. Albo ryby, albo nic więcej. Spiął się. Ten mały haczyk. Mały haczyk swój zrobił, wiesz? Jak on ma głębię w pysku, to po prostu tak jest. Jak ja robię kule. To są kule, które mają tam po prostu leżeć przez parę godzin. Ale ten jest mały. Pluseczki. Oczywiście wszystko, jak widać, w limicie. 6 sztuk. Teraz pokażemy, jak się rybki wypuszcza tutaj. Ale jakie zdrowe! Jakie zdrowe ryby! Piękne, zdrowe. Ilku, gratuluję ci. Może nie było dzisiaj bardzo dużo brań, ale parę fajnych ryb złowiliśmy, było super. Moi drodzy, rzeka Warta, zobaczcie. Zimno, brzydko, zawodników było bardzo dużo, tylko my mieliśmy ryby. No. To coś znaczy. No. Także wracając jeszcze raz do tego wszystkiego, no, mokre te opakowanie. Namokła się etykieta. To nic. Ale dziadek leszczowy, zmieszany z zawodniczym leszczem i do tego całe opakowanie dodatku leszczowego. I to naprawdę daje wyniki. No mój drogi Adrianie, dziękuję za wędkowanie. Również. Dzisiaj podzieliliśmy się zanętą, łowiliśmy pół na pół. Parę tych ryb fajnych było. Pogoda może nam nie dopisała, ale ryby były. Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze wędkowanie. Warunki było naprawdę rewelacyjne. Ale tylko wy mieliście ryby. Tak, tylko wy mieliście ryby. Tam było ile? 5 zawodników czy ilu? No chyba więcej nawet. Nie, więcej było, około 8-10 osób. I, tak. I tylko my mieliśmy ryby. Tylko my mieliśmy resztę. Dokładnie, tylko my mieliśmy ryby. Ryby my były mieliśmy fajne. Ryby i my mieliśmy przygody. Dokładnie. Ten kołek, z drzewem, które płynie. O, ten kołek. Tam go pokażę go teraz, o tego kołka tam. No tak, to przepływało pierwsze przez moje całe łowisko. Akurat nie miałem tego momentu, gdzie mogłem przyciąć przy tym kołku ryby, ale Adrian miał cyrki takie, że przyciął dużego leszcza i musiał objeżdżać ten kołek z tą rybą. Także było się udało. No i ale też Adrian, zerwałeś potężnego leszcza. Myślę, że to mogła być życiówka. Koło czwórki, to była na pewno koło czwórki. No ja nie miałem dzisiaj tak wielkich leszczy. No ale ale ty miałeś 5 brań, które żeś zrąbał. No i, tak. I z tym spiąłeś 2 leszcze. Tak, no. To jest prawda. Tych brań troszeczkę było. Ty miałeś spudłowanych brań dzisiaj? Ja miałem 3 brania spudłowane. Ale w ogóle zauważcie jedno, ja tu parę dni temu łowiłem leszcze i nie było takich zrywek było jak dzisiaj. Te ryby bardzo fajnie, konkretnie brały, a dzisiaj to już jednak były skubnięcia. Ale dzisiaj zobacz, dzisiaj mieliśmy pogodę, 4 pory roku. Rano była flauta, później wyszło słońce, potem się zerwał wiatr. I tak jest. I wszystko co tylko możliwe było dzisiaj. Najważniejsze, że były leszcze. Dokładnie. A że było ich tyle, ile było, to przecież są ryby. Nie zawsze jest 1 maja. Oczywiście. Ale z drugiej strony musimy też pamiętać jedno, że już mamy 2 listopada, moi drodzy. Dokładnie.
są nasze ostatnie tyczkowe wędkowania. Ja może jeszcze raz się wybiorę za 2 tygodnie na jakieś zawody, bo takie mam. I to będzie w tym roku koniec. Będziemy czekać na nowy sezon. No i dobrze. Pozdrawiacie? Pozdrawiamy wszystkich naszych widzów serdecznie. I do następnego razu. Do następnego.